Astronomowie odkryli, że Droga Mleczna pochłonęła karłowatą galaktykę Gaia Enceladus około 10 miliardów lat temu. Jak sugerują najnowsze badania, 10 miliardów lat wstecz nasza galaktyka zderzyła się z inną, mniejszą galaktyką. W wyniku tego ekstremalnego, trwającego prawdopodobnie całe eony zdarzenia, miała okazję do wchłonięcia ogromnej ilości masy, która przyczyniła się do narodzin wielu nowych gwiazd. Fakt, że Droga Mleczna złożona jest z dwóch różnych od siebie grup gwiazd, znany był już astronomom wcześniej. Jednak jak do tej pory nie udało się precyzyjnie ustalić, kiedy doszło do połączenia się galaktyk. Zespół badaczy z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich wykorzystał dane pochodzące z obserwacji wykonanych z pomocą teleskopu Gaia do dokładnego określenia odległości, pozycji, wieku, jasności oraz składu blisko miliona gwiazd w odległości 6,5 tysiąca lat świetlnych od Słońca. Szczegółowa analiza uzyskanych danych umożliwiła wyodrębnienie dwóch grup gwiazd. Chociaż wiek gwiazd znajdujących się w obu z nich jest do siebie zbliżony, to grupa pierwsza składa się z gwiazd o barwie zbliżonej do czerwieni, zawierających dużą ilość metali, z kolei druga grupa to gwiazdy bardziej niebieskie, zawierają mniejszą ilość metali i co najważniejsze, poruszają się one w sposób całkowicie chaotyczny. Według naukowców jest to dowodem na to, że pochodzą one z mniejszej, pożartej miliardy lat temu galaktyki Gaia Enceladus. Poza samym określeniem czasu, kiedy doszło do zderzenia, naukowcom udało się także ustalić, że zderzenie było przyczyną bardzo gwałtownego wzrostu aktywności gwiazdotwórczej. Trwała ona przez blisko 4 miliardy lat po połączeniu. Twierdzą również, że pozostałości po wchłoniętej galaktyce z biegiem czasu uformowały się w to, co możemy obecnie zaobserwować jako halo Drogi Mlecznej. Można więc oficjalnie stwierdzić, że udało nam się odkryć kolejny z niezliczonej liczby sekretów naszej galaktyki, a tym samym zrobiliśmy kolejny mały kroczek w kierunku poszerzenia wiedzy o jej początkach. Na sam koniec dodam jeszcze, że prawdopodobnie za jakieś 4,5 miliarda lat Droga Mleczna zderzy się z sąsiadującą galaktyką Andromedy. Jak widać, historia lubi się powtarzać. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym my możemy powtarzać przedstawianie wam tych faktów właśnie w serii Astro Short. Jeżeli też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. No i cóż, zapraszam też na Instagram Astrofazy, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!